Cześć, witam. Henry James, amerykański pisarz, który jednak dużą część swojego życia spędził w Wielkiej Brytanii, miał też obywatelstwo angielskie i przede mną leży zbiór jego opowiadań. Ten zbiór został wydany przez Państwowy Instytut Wydawniczy, a jest to zbiór nowy z 2019 roku. Tłumaczeń i wyboru tekstów do tego zbioru, który Wam oczywiście za chwilę pokażę, dokonała Barbara Kopeć-Umiastowska, a zbiór nosi tytuł Historie drobnoziarniste. To jest okładka, czyli właściwie obwoluta, a w środku tak właśnie pięknie wygląda okładka. Jestem zachwycona. No, wydaniem tego zbioru przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Natomiast jakie opowiadania się znalazły w tym zbiorze i dlaczego takiego wyboru dokonała autorka? O tym pisze tłumaczka, o tym pisze w posłowiu i brzmi tak. W prezentowanych opowiadaniach, oprócz ich stylistycznej urody, zaciekawi mnie jednak trop, który niemal od początku usilnie wpływał na wyobraźnię Jamesa, a który pozwolę sobie nazwać sprawczością kobiet. Po angielsku określaną słowem empowerment. A więc już się domyślacie, że bohaterkami prezentowanych w tomie opowiadań są kobiety. Bohaterkami w sensie, że to one coś organizują, albo bohaterkami w sensie, że to one wpadają w pułapkę zorganizowaną przez kogoś. Te opowiadania są następujące. Obrót śruby w klatce, jakaś historia, Julia Bright i Maura Montrevs. No i tak, zacznę od ostatniego, czyli od tej Maury. Maura straciła rodziców, ma 19 lat, jest wychowywana przez swoją ciotkę i jej męża i właśnie w wieku 19 lat ucieka z domu i zamieszkuje w mieszkaniu pewnego malarza. No i to jest skandal. Absolutny skandal, ciotka odchodzi od zmysłu, wujek nie do końca, bo Maura jemu się podoba. No i nikt nie wie, dlaczego tak uczyniła i nikt nie wie, jak nakłonić ją do powrotu do domu, żeby ten skandal ucichł. Wszyscy wkoło robią, co mogą, spotykają się, dyskutują, rozmawiają, tylko Maura się nie wypowiada. Tylko dwukrotnie pojawia się w tym opowiadaniu i wypowiada swoje sądy na temat dalszych swoich losów, świata i... Bardzo ciekawe opowiadanie, polecam. Co tam dalej było? W klatce? Nie. Julia Bright, tak. Akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Julia jest dziewczyną bardzo urodziwą i tak naprawdę uroda jest jej jedynym majątkiem. I Julia ma szansę na bardzo dobre zamążpójście, to znaczy ma szansę wyjść za bardzo bogatego człowieka z rodziny wysoko postawionej w hierarchii właśnie miasta. Ale żeby poślubić, żeby uczynić jakąś kobietę swoją żoną, to ona musi mieć nienaganne pochodzenie i prowadzenie się i wszystko, jak to mówią. Żona cesarza nie może mieć żadnej rysy. A niestety, no właśnie, niestety. I jak Julia stara się obejść z... Jak zrobić, żeby ten przyszły kandydat nie dowiedział się o tym, co gdzieś tam kiedyś w przeszłości miało miejsce? Właściwie jest ona w pułapce. No i jak ta pułapka się dla niej kończy? Czy z tej pułapki wychodzi, czy niestety w tę pułapkę wpada? Co tam mamy? O, jakaś historia. Tutaj mamy dwie kobiety. Dwie kobiety mieszkają nad morzem. Jedna nazywa się pani Dajot, a druga ma na imię Mod. Pani Dajot jest starsza, a Mod jest młodsza. W każdym razie pani Dajot ma romans z pewnym pułkownikiem. No i pokątnie dowiaduje się, że Mod się w nim podkochuje. Mod czyta francuskie romanse. Jest tu dyskusja między panią Dajot, pułkownikiem, a Mod na temat sensu miłości. Czy miłość w ogóle istnieje, czy jest potrzebna, kiedy wszyscy ze wszystkimi wszystkich zdradzają. Bardzo ciekawa historia. I teraz dwa opowiadania, których bohaterek nie znamy ich imion. Po pierwsze w klatce. W klatce to jest opowiadanie,
Bohaterką jest kobieta, telegrafistka, dziewczyna siedząca w klatce, w swojej klatce telegraficznej na poczcie. Nikt tak naprawdę na nią uwagi nie zwraca. A ona ma swoje marzenia. Ona codziennie przez jej ręce przechodzą listy, ale również telegramy. I treść tych telegramów ona zna, bo przecież czyta, liczy słowa. No i zaczyna żyć życiem tych nadawców telegramu. Zaczyna o takim życiu marzyć. Zaczyna chcieć awansować, wyrwać się ze swojej klatki, chociaż ma narzeczonego, jednego takiego prostego i zwykłego człowieka, który takiego arystokratycznego życia nie może jej zaoferować. No właśnie, stara się znaleźć w tym właśnie tajemniczym świecie. Ale czy ten świat jest naprawdę taki, jak wygląda? Czy to jest tylko taki zewnętrzny blichtr, a gdzieś tam tkwi zgnilizna? Nasza bohaterka musi się o tym sama przekonać i musi dokonać wyboru. No i ostatnie opowiadanie, do co ja gadam, Obrót śruby. To opowiadanie ja znam w trzech wersjach tłumaczenia. Pierwsze w Kleszczach lęku, drugie Dokręcanie śruby, tego pierwszego tłumaczenia dokonał Witold Pamuła. Drugie to było Dokręcanie śruby w tłumaczeniu Jacka Denela i trzecie Obrót śruby w tłumaczeniu tej właśnie pani, czyli Barbary Kopeć-Umiastowskiej. Konwencja jest jasna. Panowie spotykają się, żeby sobie opowiadać jakieś tam historie i jeden z nich mówi, że jest posiadaczem dziennika, pamiętnika pewnej anonimowej guwernantki, która opiekowała się dwojgiem dzieci w tajemniczym pałacu, zamku. To były dzieci, które straciły rodziców i co? Straciły swoją poprzednią guwernantkę, no i właściwie co? Horror narasta, coś tam. No i jak się dowiedziałam z posłowia, że tak naprawdę to opowiadanie jest niejednoznaczne, jego wymowa jest niejednoznaczna i od lat się spierają, zaraz mówię, od lat się spierają autorzy i nie tylko, czy to opowiadanie jest horrorem, czy zapisem pewnej choroby psychicznej. I tak na przykład, przeczytam Wam jedno zdanie, od niemal 120 lat drobiazgowo jest ono analizowane. Światłe umysły opowiadają się za wersją z duchami, Trumantkę i Pouty, oraz albo za utratą zmysłów głównej bohaterki, czyli guwernantki. Powstało też wiele innych interpretacji. O tych interpretacjach Wam nie będę mówiła. Możecie przeczytać o nim z posłowia, tak jak i o wyjaśnieniu tytułu. Dlaczego historie drobnoziarniste? Tłumaczenia źle mówię, bo nie znam języka angielskiego, więc nie wiem, ale język, styl Henry'ego Jamesa bardzo mi się podoba. Opisy stanów duchowych i świata przedstawionego są naprawdę piękne i warte uwagi. No i portrety tych kobiet, dziewczyn, w jakiś sposób nieszczęśliwych, w jakiś sposób słamszonych, w jakiś sposób taki, które nie mogą być sobą, którym coś zagraża, a kiedy pragną być sobą, no to społeczeństwo odbiera to w niezbyt przyjazny sposób. Więc polecam nowy zbiór opowiadań Henry'ego Jamesa pod tytułem Historie drobnoziarniste, wydane przez PIW. Co tam dyskutujmy? O dokręcaniu śruby czy o w Kleszczach lęku? Dziękuję, do zobaczenia.